wodę, trzeba wziąć łol i na... Cześć, tu Rafał. Zapraszam Was do odcinek specjalny z okazji Dnia Dziecka. Wszystkie prace w dzisiejszym odcinku są prowadzone przez dorosłych. Nie próbujcie tego w domu. Opowiem Wam dzisiaj o budowie komputera. Zacznijmy. Przede mną stoi PC, który dziś omówimy. Pierwszy element to zasilacz. Dzięki niemu komputer ma prąd i można go uruchomić. Kabel zasilający ma podstawową wtyczkę. 24-pinowe wejście do zasilania tygodnia. 4 lub 8-pinowe do zasilania procesora. Kable zasilające do dysków twardych i nie tylko, czyli molek i SATA. Następny element to płyta główna. Płyta główna to najważniejsza część komputera. Łączy ze sobą wszystkie komponenty i umożliwia ich działanie. Jeśli zepsuje się płyta główna, to zazwyczaj cały komputer jest do wymiany. Najważniejsze elementy płyty głównej to gniazdo procesora, sekcja zasilania, chipset z łącza RAM, łącza PCI oraz SATA. O ile płytę główną można nazwać kręgosłupem komputera, to procesor jest mózgiem. Procesor bardzo szybko się nagrzewa, dlatego potrzebuje chłodzenia. Następny element to dysk twardy, na którym zapisywane są dane. Jest kilka rodzajów dysków. Najważniejsze to SSD i HDD. Dysk HDD, czyli dysk talerzowy, jest dość ciężki. Dysk SSD to dysk półprzewodnikowy, znacznie szybszy niż HDD. Na koniec została nam jeszcze pamięć RAM i karta graficzna. Pamięć RAM to pamięć operacyjna, taka tymczasowa przechowalnia. Karta graficzna odpowiada za wyświetlenie obrazu.